Ona. Program o kobietach dla nas kobiet. Ona fajterka, ale i normalna kobieta. Poznacie uroki bycia kobietą w sportach walki i nie tylko. Zapraszam, Monika Porażyńska. Konkretna, zdecydowana, wiedząca czego chce, dążąca do swojego celu, ambitna, przede wszystkim inteligentna i piękna. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie jest Ewa Piątkowska. Witam Cię, Ewa. Cześć. Witam wszystkich. Ewa, bardzo się cieszę, że przyszłaś, że jesteś. Że zaparkowałam. Tak, że zaparkowałaś, bo to jest chyba najważniejsze. Był lekki poślizg z naszą rozmową właśnie, bo był problem. Nie denerwować ta sytuacja z zaparkowaniem. Nie, właśnie mówiłaś, że zawsze wiem, czego chcę, jestem zdyscyplinowana, więc stwierdziłam, że będę jeździła w kółko do skutku. Do skutku? Tak. Aż się udało. Aż się udało, tak. No, ktoś, siła przyciągania ktoś, też. Ktoś w końcu musi wyjechać. Wierzysz w to, że jak ktoś przyciągniesz, to jest? Nie, nie wierzę, ale wierzę w to, że ludzie w końcu wychodzą z budynków i muszą gdzieś jechać. Więc no właśnie, bo ty jesteś taka konkretna, zdyscyplinowana, tak jak właśnie powiedziałam na wstępie. Nie wierzysz, wierzysz tylko w to, co jest namacalne, czy to, co jest nienamacalne też? Zdecydowanie tylko to, co namacalne. Stąd myślę, to miejsce, gdzie jesteś, czyli Mistrzostwo Świata Zawodowe, masz najwięcej tytułów jako polska bokserka, prawda? Tak, jak na razie, chociaż oczywiście jeszcze jest sporo do zdobycia. Teraz czekam na termin kolejnej walki i może to być już unifikacja, więc mogłabym mieć jeszcze kolejny tytuł. Życzę Ci tego, to już tak na początku naszej rozmowy. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku ta walka, ten pas, kolejny tytuł, bo walka będzie o pas. Coś możesz nam zdradzić? O dwa pasy. O dwa pasy? Tak. Ty nie jesteś zbyt, przepraszam, zachłanna, moja droga? Ja mam pas WBC i zawodniczka, z którym mam bronić tego pasa, ma pas WBA. Więc będziemy się bić, która wygra, ta ma dwa pasy. Proszę bardzo, no to życzę Tobie oczywiście dwóch pasów. No tym bardziej, że będzie to walka w Stanach, więc mogłabym się pokazać na nowym rynku. Tak. Zdecydowanie najlepszym rynku dla boksu kobiet. Zdecydowanie. Dla boksu. Więc czekam, no miała być na początku w maju, no ale nie ma na maj terminu telewizyjnego tam w Stanach. I bardzo dobrze, bo na razie leczę kontuzję, więc na maj bym się nie przygotowała. I kolejne terminy to już raczej czerwiec. No zobaczymy, czekamy na konkretną datę. Oglądałam wcześniej też jakby poprzednie Twoje wywiady, jakby Twoją historię pozwoliłam sobie troszeczkę przeglądnąć. Pamiętam, jak mówiłaś o tym, kiedy, jak rozpoczęła się Twoja droga, czyli zawodostwo zaplanowałaś sobie, powiedziałaś sobie, że będziesz i jesteś. Tak, to nie było tak, że zakochałam się w boksie, że tam miałam marzenia, tylko po prostu stwierdziłam, co chcę robić w życiu i wiedziałam, że najbardziej bym chciała być sportowcem zawodowym, że to będzie coś, co będzie do mnie najbardziej pasowało właśnie przez to, że zawsze lubiłam sport. No i tak pomyślałam, no tak, bo jaki mogę być w rugby. Tak, tak, tylko tam właśnie trudno o zawodostwo. Byłam w kadrze, byłam właśnie, grałam przez 3 lata w lidze polskiej i w turniejach międzynarodowych, no ale to jest w Polsce taki sport półamatorski. Nie można się z tego utrzymać, więc nie mogłam tam siedzieć dłużej, myśląc o poważnej karierze. I stąd boks. Mhm. Czysto bezemocjonalnie. Tak. No taka jestem. Taka jesteś. Tak. Bezemocjonalna, zimna, wrażliwa. Tak, właśnie wszystko to, bo z jednej strony taka właśnie opanowana, planująca wszystko, kontrolująca. Każdy sportowiec chyba ma, to jest też zmora chyba. Tak? No nie myślałam o tym w ten nie? sposób. A z drugiej strony właśnie wrażliwa, troszkę zbyt wrażliwa, jakbym miała coś zmienić, to bym tą wrażliwość zmniejszyła. Nie podoba Ci się ta Twoja wrażliwość? Nie lubię tego. Nie lubisz tego stanu, kiedy popadasz w jakąś melancholię na przykład? No nie. Nie? Można to lubić? Ja lubię, jeżeli chodzi o mnie jako sportowca, bo też jestem sportowcem wyczynowym, zawodowo też walczę i amatorsko. Ja lubię, myślę, dla mnie to się fajnie te dwie cechy uzupełniają. Dla Ciebie nie? Nie, dla mnie są przeciwstawne i wrażliwość przeszkadza trochę w życiu. Czyli kalkulujesz wszystko na zimno? Nie dajesz się ponosić w ogóle emocjom? Rzadko. Rzadko? Mhm. Można zobaczyć Ciebie z łzami w oczach? Można, pewnie, że tak. Ale to musi być jakiś dobry film, albo... No właśnie a propos filmu. Zagrałaś.
jedną w krótkometrażowym filmie Zakonnica. Nie, to nie był krótkometrażowy, to był film Claire. A to jeszcze co innego, tak. Widzisz, no ja się doczytałam troszkę innych wiadomości. A w krótkometrażowym to grałam jakieś tam właśnie małe role, natomiast w Klerze miałam... Klerze, o widzisz, tego nie do... To było tylko statystowanie, chciałam poznać reżysera. Ale tylko, nie tylko, fajna sprawa. Nie no, świetna, bo chciałam poznać Smarzowskiego i rzeczywiście zobaczyłam, tak, jak pracuje, chwilę z nim porozmawiałam, bo jest bardzo otwarty. Naprawdę nie jest takim rzeczem, do którego nie można podejść. No i to był właśnie mój cel, żeby zobaczyć go w pracy, bo uważam go za jednego z lepszych najlepszych reżyserów polskich. Planowałabyś coś na przyszłość jeszcze w aktorstwie? Znaczy, czy chciałabyś zostać aktorką? No nie aktorką na pewno, nie tak w 100%, ale to jest bardzo ciekawe środowisko. Tak samo jak sport, właśnie nie ma takiej nudy, że idzie się do pewnego miejsca codziennie przez kilka lat i robi się to samo, tylko właśnie są nowe wyzwania, role, w które trzeba się wcielić. Jest też trochę minusów, na przykład całe to malowanie, oczekiwanie na plan. Nie lubisz się malować? Jest dużo... Nie, lubię, tylko chodzi mi o to, że zawsze jest dużo ludzi do malowania, więc czeka się w tych kolejkach i no po prostu jest to takie marnowanie czasu trochę, ale jak już przychodzi to do akcji, to właśnie dzieje się to takie, tak kilka godzin przygotowań po to, żeby zagrać jakąś scenę, no ale efekty są najczęściej zadowalające. Więc no dobrze, to... zagrałabyś rolę, scenę erotyczną? Bliskiego kontaktu z partnerem? No właśnie, możesz sobie wybrać. Proszę. Myślę, że tak. Znaczy, no, ja nie wiem jeszcze, jak się no nie wiem, ale sceny. Chciałabyś z polskim aktorem czy zagranicznym? Nie myślałam o tym. Pójdźmy troszkę o krok dalej. Pomaszmy. Z kim byś chciała? No ojej, na tapetę byś rzuciła z polskiego aktora. No. Może lepiej jak... Pazura? No nie. To już bardziej Linda. O, no, tak, dojrzały facet. Tak. No, to niech będzie, Bogusław Linda. Ale już nie jest trochę za stary dla ciebie? Ja się jesteś z młodszego pokolenia. Stary, ale sprawdzony. Stary, ale jary. Tak, nie, akurat jeśli chodzi o facetów, to niektórzy są na starość dużo atrakcyjniejsi niż na młodu. To prawda. Może nie na starość typu 85, no tak, ale no, ale no już może mieć 50-60 są często. On jest, zawsze był przystojny, ale faktycznie lata mu dodały jeszcze takiego pazura troszkę. Tak. I się zrobił jeszcze bardziej męski niż był. A Daniel Obryski? Czy to już za daleko? No nie. Już trochę za daleko. No, a Adamek? Czy... Adamek? No, aktor. Nie bokser, ale dobra, może... Adam? No jest taki aktor. Piotr nie. Adamczewski. Adamczyk, a ja Adamek. Nie, akurat nie mój gust. Nie? Nie, lubię go oglądać. Widzisz, jak się znam na polskim kinie, słabo? Tak. A dobra, Piotr Stramowski, bo to już powinno... Oj nie. Nie twój typ? A. Oświeciński? Nie, absolutnie. Nie? Nie. Jakie pudło! Linda, no to czekaj, poszukajmy kogoś jeszcze w typie Lindy. No. Wiesz co, ciężko tak. A za granicę? Brad Pitt? Nie, on już jest taki... George Clooney? Za dużo go w ogóle. George Clooney? A to już taki bardziej. No właśnie. No chociaż jego też jest dużo, ale no, Brad Pitt to jest taki... Czyli zagrałabyś scenę? Nie wiem, zależy jaka by to była scena, co bym miała robić. I no i scenę właśnie taką... erotyczną, zbliżenie dwóch kobiety pocałunek i mężczyzny. Może być. A nagość, jeżeli by trzeba ją gdzieś tam uwydatnić, bo masz piękne ciało, jesteś wysportowana, więc byłoby to pokazać. No ale nie bardzo lubię pokazywać, więc nie wiem, musiałabym się zastanowić. Czy na dublerkę byś się... Raczej tak. Nie byłabyś na tyle odważna? No nie wiem, musiałby mnie ktoś przekonać, że ta scena rzeczywiście jest potrzebna, a nie tak tylko takie efekciarstwo. Tak, czyli jesteś odważna, wchodzisz do ringu, bijesz się, ale tutaj byś nie zaryzykowała, nie? No tak, nie mówię, że a, czyli już jesteśmy tak bliżej, jakby to miało być jakieś wyzwanie, to myślę, że szybciej byś Nie wiem. Musiałabym właśnie dowiedzieć się, jaki jest cel tej sceny. A może pieniądze by do ciebie przemawiały?
No pieniądze zawsze są argumentem chyba dla każdego. Dokładnie. Tak. No tak, mówię, zależy od różnych czynników. Które by tam były. Mhm. No i od partnera. Zdecydowanie. No tak, zdecydowanie. Jednak partner w życiu jest fajnie jak jest, a jeszcze lepiej jak go nie ma. Jak tam u ciebie z tym, tak. Ewo? Aktualnie nie ma. Czyli lepiej jak go nie ma. Ale nie narzekam, nie jestem z tych osób, które muszą z kimś być, że sama czuję się źle, doskonale się czuję w samotności. Wręcz często uciekam od ludzi. Lubię pobyć sama, lubię pobyć tylko z moim psem. Oczywiście, że tak. Ja jestem taką spokojną osobą raczej. Najczęściej. Bo też lubię się czasami wyszaleć, ale na pewno nie potrzebuję ludzi do tego, żeby czuć się dobrze. No właśnie, lubisz poszaleć. Tak. Powiedz mi, a co wypada, a czego nie wypada mistrzyni świata? Właśnie odbijmy już od sportu, bo bardziej poszłabym w temat właśnie, co by wypadało, a co nie. Myślę, że wypada, ale opytasz o co, o zabawę? Bo poniesie fantazji, to ci przyszło do głowy najpierw, co byś mogła mi na ten temat powiedzieć? No na pewno imprezy, jak już mówimy o ludziach, o spotykaniu tak, się no z to ludźmi. Co wypada tobie? No myślę, że mogę sobie pozwolić na wszystko w odpowiednim czasie. W towarzystwie? Tak. Dałabyś się ponieść na przykład, no nie wiem, idziemy gdzieś, siadamy, bierzemy pół litra. Nie ma problemu, jeśli akurat nie jestem w przygotowaniach takich stricte do walki, typu nie wiem, że zostały 2 miesiące i trenuję 2 razy dziennie, to czemu nie? Zdarza się to. Tańczysz? Tak. Na stole? Nie, na stole nie. No, może kiedyś byłam bardziej szalona, teraz właśnie im jestem starsza, tym spokojniejsza, ale na parkiecie jak najbardziej. Tak? Tak. W szpilkach? Nie, szpilek nie lubię. Jesteś wysoka, to może dlatego? Czy w ogóle się nie czujesz nie, stabilnie? Nie, są niewygodne po prostu. Czujesz się niestabilnie, a ty lubisz mieć kontrolę chyba, co? Nie o to chodzi. Po prostu nie lubię niewygodnych ciuchów. Mhm. Szpilka jest niewygodna? Ktoś, może... Tak, jest niewygodna. Są kobiety, które twierdzą, że w szpilkach im się chodzi najlepiej, że właśnie jak mają płaskie buty, to jest im niewygodnie. Zadam może nietypowe pytanie, jaki masz numer stopy? 40-41, zależy. Nie, to od tak buta. Zupełnie normalnie jak na kobietę. Spokojnie, no? Mogę znaleźć szpilki w tym rozmiarze, ale po prostu tego nie lubię. No to jest ciągłe stanie na palcach, jak to może być wygodne. No tym bardziej, już że... O różnych tam, powiedzmy, o ukształtowaniu terenu, o chodnikach z dziurami i im cięższa szpilka, tym gorzej właśnie chodzi. Dokładnie. Tym bardziej, że pracujesz na co dzień w wygodnym obuwiu, który jest dopasowany do twojej bardzo, stopy. Tak, bardzo wygodnym. No i też nie mogę ryzykować, więc jak kontuzję nie czuję się tak pewnie w takich butach, a czuję się niepewnie, bo rzadko w nich chodzę. To wolę jednak założyć do tańca coś wygodniejszego. No myślisz, że wypada na przykład tobie, jako mistrzyni świata, ryzykować komuś w jakiejś tam sytuacji? Czy zastanawiasz się, czy może jest ktoś mnie rozpoznał? Czy po prostu masz tą chwilę i chcesz coś powiedzieć, to po prostu to robisz? Coś cię irytuje na przykład w kolejce? Nie, właśnie ja nie jestem konfliktowa i jak nie trzeba, jak naprawdę nie trzeba, to się nie odzywam w ten sposób. Jeśli ktoś rzeczywiście atakowałby mnie, chciałby mnie sprowokować i robiłby coś, po prostu by przeginał, to rzeczywiście wtedy muszę zareagować. No ale jak coś się właśnie dzieje, to jakaś taka scena, że ktoś na przykład w kolejce się zachowuje nie tak, to wolę to przeczekać i tak zaraz ta kolejka się skończy, wyjdę i zajmę się swoimi sprawami. Uważam, że nie ma co sobie szargać nerwów takimi ludźmi. Ponosicie czasami taka fantazja, idziesz i nie skontrolujesz. Inaczej zadam to pytanie. Wychodząc gdziekolwiek z domu, no przypuśćmy nawet do tej galerii, tak, na shopping. Jesteśmy kobietami, każda chyba to lubi. Nie wiem, lubisz? Nie, nie lubię, ale oczywiście chodzę, tak. No i ci poniesie fantazja, zagadasz się z przyjaciółką, są chichy, śmiechy, ponoszą cię takie emocje? No jasne, że tak. Jakieś... Nie, no ja jestem normalną osobą, no co z tego, że mam taki zawód. I trenuję. Właśnie niektórzy myślą, że jak trenuję bok, to już muszę być taka i taka. Każda pięściarka jest inna. Rzeczywiście bywają też takie, powiedzmy, stereotypowe pięściarki, czy koledzy, czyli no, co sobie ludzie wyobrażają. Bez wykształcenia, po kryminale. Ty masz wykształcenie przecież. Ja mam, właśnie tak mówię. Są i takie osoby, ale są też zupełnie inne i są też pięściarki, które kochają szpilki, spódniczki krótkie, sukienki i tak dalej i no naprawdę nie ma co stwierdzać, że jak ktoś wykonuje dany zawód, to już musi być taki i taki.
Czyli boks to jest zawód, praca. Tak, praca. Mhm. A pasja? Masz pasję? O, bo rozumiem, że boks nie jest twoją pasją. Może był kiedyś bardziej niż teraz, powiem tak. Zimno kalkulujesz podejście do walki tak samo? Że robisz to? Tak, trzeba. No nie można się właśnie poddać emocjom, bo to jest taki sport, w którym emocje mogą cię zniszczyć. Więc trzeba po prostu sobie wyjść do ringu i powiedzieć, mam taki i taki cel w tej walce, zwycięstwo może mi dać to i to, a nie można wychodzić na przykład z takim nastawieniem, nie lubię mojej rywalki, zrobię to, tamto i siamto, bo wtedy jak na przykład coś nie idzie w ringu, to w głowie może się zagotować, po prostu wychodzę i staram się być spokojna przez całą walkę. Taki spokój cały czas towarzyszy tobie, widzę. Oaza spokoju. Oaza spokoju? Tak. Nie, serio, ja raz w życiu na przykład tak wybuchłam, że nakrzyczałam na to. No właśnie, raz jest coś życiu. Takiego, że... Raz mi się zdarzyło, dążyłam bo to do tego, była osoba, właśnie... która bardzo, bardzo się starała mnie wyprowadzić z równowagi, a też nie mogłam się od tej osoby odciąć, bo najczęściej jak ja, tacy ludzie właśnie są, którzy sprawiają, że się zachowuję nie tak jak chcę, to się od nich odcinam. Nie mam z tym żadnego problemu, bardzo łatwo zrywam znajomości. No ale tutaj akurat musiałam z tą osobą współpracować i raz udało się doprowadzić do tego, że... To się zrobił specjalnie? Krzyczałam przez telefon. To się zrobił celowo, jak myślisz? No złośliwie, tak. Złośliwie? Mhm. Jak się wtedy czułaś po takim uwolnieniu emocji z ciebie? No bardzo źle. Nie, to nie było żadne uwolnienie, po prostu to już było coś takiego, że mówić było ciężko, mówić spokojnie było ciężko do tej osoby, więc po prostu musiałam krzyknąć, ale... Czyli masz anielską cierpliwość? Tak, mam nadzieję, że to się nie powtórzy, bo wcale mi się to nie podobało. Czyli mogłabyś pracować z dziećmi na przykład? Jestem bardzo dobra do dzieci, chociaż no nie wiem, nie przepadam chyba za nimi, ale wszyscy mówią, że mam świetne podejście. W przyszłości kiedyś planujesz dzieci? Nie, nie planuję. Twoja świadoma decyzja? Tak. Szanuję. Podjęłam taką samą kiedyś, więc jakby jestem w stanie zrozumieć ciebie, chociaż nie każdy człowiek jest w stanie to zrozumieć. Pewnie. Tak, tak. No wiele osób uważa, że to powinien być główny cel dla kobiety, czy nawet dla mężczyzny też, żeby się rozmnożyć, żeby komuś coś zostawić. Ja z wielu powodów podjęłam taką decyzję. Przede wszystkim nie czuję tej potrzeby, nie czuję tego tak zwanego instynktu. Nie podoba mi się, w jakim kierunku idzie dzisiejszy świat. Uważam, że jest coraz głupszy i będzie coraz gorzej. Nie ma szans na poprawę i nie chcę nikogo w coś takiego pakować. I przede wszystkim nie chcę mi się poświęcać mojego życia dla kogoś. Poświęcać tych powiedzmy 20 lat, żeby się kimś zajmować i później do końca życia już się martwić, bo jednak matka, widzę to po psie, że się martwię cały czas, a z dzieckiem byłoby jeszcze no, kilka razy gorzej, więc nie chcę czegoś takiego, ja chcę bardziej beztroskie życie. Beztroskie? A do tej pory? O ile się a teraz twoje życie jest beztroskie? No nie, wiadomo, że każdy ma problemy, ale no z dzieckiem myślę, że byłaby to cały czas obawa, czy będzie szczęśliwe, czy mu się uda, nie mówiąc już o różnych chorobach i tak dalej, jakichś zdarzeniach, które sprawiają, że rodzic nie może myśleć o niczym innym. W takim razie, kiedy idziemy na drinka? Kiedy chcesz, naprawdę. Bywam coraz częściej w Warszawie, mam twój numer. Także może być tak, że zadzwonię. A gdzie mieszkasz na co dzień? W Łodzi. W Łodzi, a to no właśnie. Wiem też, że komentujesz galę. Tak. Zdarzyło ci się poprowadzić jeden, znaczy zdarzyło ci się, brzydko to powiedziałam, prowadziłaś też wywiad jako redaktorka i wiążesz z tym plany na przyszłość? Tak, to była taka niedawna przygoda, bo przyjechał do Polski trener z USA trenować tutaj jednego z zawodników i właśnie poproszono mnie, żebym przeprowadziła z nim wywiad. No właśnie, bardzo mi się to podobało, chociaż wolałabym rozmówcę bardziej wylewnego, bo tamten... On był trudny chyba do rozmowy, tak, nie? Tak. Nie chciał dużo powiedzieć. No to masz swoje 5 minut. Jedziesz. Pytaj o co chcesz. Kogo? No dawaj, no mnie. Daję ci tą szansę. Lecimy, dwie minutki ale chociaż. Właśnie, tak jak się no dawaj jeszcze... spontan. Zobaczymy jak to pójdzie. No spokojnie. Bo będę się śmiała. Nie śmiej się. Nie mogę. Nie umiem tak, no to nie umiem udawać takich sytuacji, bo właśnie zawsze się śmieję. No dwa pytańka zadaj chociaż. Dobrze. No zobaczymy. Tak? A na dowolny temat, tak? Oczywiście, na dowolny temat. Ja jestem twoim gościem teraz. A ty przejmujesz...
dobrze, rolę. Dobrze, proszę może bardzo. Może zadam jakieś pytanie, tutaj od razu podejrzę, co... Nie rozczytasz się, ponieważ mam doktorskie pismo. Powinna być jakimś doktorem. Dobrze, dobrze. To powiedz mi, jak wygląda problem dopingu w twojej dyscyplinie? Rozmawiamy o zawodostwie czy o amatorstwie? O zawodostwie. No niestety albo istety tych testów nie ma. Naprawdę? Nie spotkałam się. Robią na Fenie, na Fight Exclusive Night. To tam robią. Raz czy dwa razy się zdarzyło. Walczyłam dla Ladies Fight Nights, już też miała być u nas kontrola antydopingowa, ale nikogo nie było. Ja się tam tej kontroli nie boję, bo nie biorę nic niedozwolonego, więc mogą mnie skontrolować. Zresztą miałam kontrolę na kadrze narodowej i nie mam z tym żadnych problemów. Czyli w amatorstwie te badania są? Bardzo często. A w zawodostwie nie. Dlaczego tak jest? No, można sobie tylko odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Amatorsko-zawodowo. No, amatorsko nie masz nic, jeszcze dopłacasz, zawodowo masz kasę sponsorów i tak dalej. I ci, co zazwyczaj się biją w zawodostwie, rzadko się biją w amatorstwie. Tak po prostu. Ale tak, bo teraz można, zawsze można było. Tak, my możemy i mało kto się bije. Mało kto się bije. Bo jeżeli przyjdzie do na amatorski turniej i nie może nic brać, też zależy o czym rozmawiamy. Zawodowcy, myślę, że faceci to chyba historia, nie wiem, bo kobiety co biorą. Jedynie furosemid chyba na zbijanie wagi. Tak, na zbijanie a to jest generalnie niedozwolony lek. Kobiety mają gorzej, bo jak coś wezmą, to od razu widać po nich. No tak, no tam znaczy po facetach niby też widać, ale kobiet jest dużo bardziej. Dużo bardziej. No, jak im górośnie broda, to chyba wiadomo. To nie tonacja głosu spada. Tak. Na pewno, nie wiem, ja nie jestem zwolennikiem brania czegokolwiek. Ja właściwie jestem na takim etapie, że odżywiam się racjonalnie i zdrowo i nawet nie biorę żadnych odżywek. Tak? Przepraszam. Używam odżywki białkowej tam sobie do płatków owsianych, jak nie robię omleta. O. Ale do włosów. A do włosów używam, a to nawet dwie. Tym bardziej, że przyjechałam do Warszawy, nie wziąłem grzebienia. Tak. No, widzisz, u mnie jakoś to poszło. O. Moim i Państwa gościem była Ewa Piątkowska. Była również w roli dziennikarki, jest pięściarką, koordynatorką lotów, tłumaczką. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.